Dzień dobry, witajcie na wojnie z lepszym atakiem. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Dzisiaj lepszy atak i dzisiaj lepszy przeciwnik. Póki co zdecydowanie lepszy. Brazylia, proszę bardzo. Daleka część tego globu. Cóż, rzadko biję o tak wczesnej porze, czyli po niespełna 12 godzinach, a właściwie po spełna 12 godzinach i 2 minutach. Natomiast jutro oświci jakiś wyjazd, więc trzeba walnąć. Co my tu mamy mocnego? 5500, 5400, 5500. Wydawałoby się, że przeciwnicy nie są jacyś mocni, chociaż ten 5900 mówi trochę inaczej. No dobra, 5400, 5500, takie mamy postaci. Widzę, że siedliśmy na nich mocno. Tu mamy Heimdala wskrzeszającego. Okej. Może poszlibyśmy kolorem czerwonym sobie w tego jegomościa. Nie pytajcie mnie dlaczego, gdyż nie znam tego powodu. Po prostu czuję, że czerwony będzie dobrym kolorem, którym warto w niego iść i będzie tutaj zielony lekarz. Ten oto. Zobaczmy oddziały. Tu mamy szybki, więc tu potrzebujemy 11, czyli 18, ten oddział, bo on się i tak szybko załaduje. Tu mamy 15, 14, 14. Mocniejsze ataki są na atakujących, słabszy atak jest na czarnym rycerzu. Wydawać by się mogło, że wszystko gra i trąbi, niczym zespół kombi, więc spróbujemy pocisnąć. Tak oto. Tu zrobimy sobie podejście do drugiego czerwonego, bo jeden nam na pewno wejdzie. To zrobimy tak. I tu nam zabrakło jednego póki co. I nie za bardzo wiem, jak się do niego dobrać. A, już wiem, jak się do niego dobrać. Tak, tylko że będę trochę chyba oślepiony. Myślałem, że on oślepia. Tak, minus 35 do precyzji. Przez 3 tury. I tu wszedł ładny opór na wszystkich. Ten też ma opór? Też ma opór. No to się rzadko zdarza, żeby taki opór ładnie wszedł. Tu dam czerwonego, to mi niebieski odpali. Tutaj też odpali, więc to się nic nie zmieni. Dobra, wjedziemy tutaj. Bo będę mógł sobie wykorzystać trochę bardziej. A możliwe, że nawet nie odpali niebieski. Świetnie. To teraz zrobimy tak. Zrobimy raz i drugi. Pozwolimy tej mędzie uderzyć. Celowo nie odpalałem rycerza. Ale chyba go jednak odpalę. Dobra. Jednak go musimy odpalić, bo załadowała się też tamta menda. A tutaj i tak rozwaliliśmy, co rozwalić mieliśmy. Jaśnie pana. Wcześniej czy później. A widać, że wcześniej udało nam się przeciągnąć, czyli czerwony był dobrym wyborem. No dobra, szukamy kogoś dalej. I chyba wezmę sobie tą 500. I zaatakuję tym swoim nieszczęsnym kolorem niebieskim. Mówię nieszczęsny, bo on jest po prostu u mnie tragiczny. Za chwilę dobierzemy sobie oddziały. Zadaje obrażenia, regeneruje zdrowie. Sojusznicy odbijają. Tym. Dodam sobie czerwonego, ale nie tego. Dam sobie czerwonego tego zrobionego. I teraz tak, zobaczmy oddziały. Tu będzie szybki, więc 13. Tu dałbym 19. Wymień. Tu jest 13, tu jest 15, tu jest 9. Nieszczęsny mam, ale wpadł mi na szczęście jeden oddział i może jego wykorzystamy. Czekajcie, wpadł mi tu, tylko on jest jeszcze słabiutki. 15, 10 i 8 many.
To mi tu niewiele pomoże, muszę go trochę podciągnąć, a nie mam czym niestety. Wcale nie mam dużo niebieskiego. Dobra. Chociaż może tutaj. Ja tutaj sobie dam. Tak, bo tu mi atak to tak psu na budę, a może troszkę wcześniej. On tam ma też trochę many zbieranej z umiejętności. Z talentów w sensie. Więc on już widelec odpali się wcześniej. O, pewnie by się odpalił wcześniej, gdyby miał taką możliwość. Czekajcie, niebieski raz. I co dalej? Niebieski dwa. I co dalej? I przydałby się jeszcze jeden i on jest. I niebieski trzy i co dalej? Czerwonego za bardzo nie ma. Tu bym chciał i by mi zależało, żeby właśnie ta durna panna się odpaliła, ale ona wzywa pomocnika i tylko wzywa pomocnika. Dobra. I co robi? Odporny na nowych pomocników, więc musimy tak od razu odpalić pomocnika, wstawić tak i odpalić tak i dać jej się załadować. Pięknie. Ile mają pomocnicy? 338 to sporo. No dobra, zróbmy tak. Tylko nie ładujmy. I zobaczmy, czy teraz wzmocnieni o prawie 50%, nie prawie, tylko 50% ponad, uda nam się tych pięciu pomocników rozwalić. Byłoby miło i jest świetnie, bo oni będą teraz potężnie truci. 276 obrażeń na turę. To jest bardzo dobrze. To jest bardzo dużo obrażeń na turę. Świetnie. A, tu trochę lipa, że mi zabrał niebieskiego, ale dobra. Tu się nic nie wydarzy. Ja nawet nie muszę atakować tego jegomościa. Będę sobie nawet go nie atakował, żeby on nie odpalił swojego minionka w kamiennej skóry. I same te umiejętności, takie właśnie 276 na turę, powinny go zneutralizować już teraz. No tak. Piękna sprawa. Drugi poszedł. Nie za wiele nam tu zostało. Widzę, że idziemy na czyszczenie. No dobrze. 530, 540, 5500. Ach, ale ten zaczęty 5500, więc bez sensu. 5, 4, 6, 8. Może tego. Tak, może tego. Ale czym ja bym go chciał? Fioletem chyba bym go chciał. Nie, a może bym go nie chciał fioletem. Dlatego, że... Nie, chciałbym fioletem. Tak. Myślałem, że tam jest na starcie inna postać. W sensie gargulec, na którego trucie nie działa. Ale tam nie ma gargulca. Tam jest zwykły świniopasek. Tu się zgadza, tu się zgadzają oddziały, tu się zgadzają, tu się zgadzają. Jeszcze się zastanawiam, czy dać tutaj, czy dać jednak... Może bym tą ninja sobie podciągnął. Teraz pytanie, czy on jest szybki, czy on jest średni. Szybki. Okej. Okay. Zawsze będzie mocniej walił. Mm. 15 nie potrzebuję. Tu mógłbym dać tak. Tu mógłbym dać w takim razie tak. Dobra. Niech i tak będzie. Oby fiolet dopisał. Fiolet dopisał. Ach, nie, trochę źle spojrzałem. Ale tragedii nie ma. Ale mogło być lepiej. Ale nie jest. Ten ma opór, nie? Ta menda co ma? Odrodzenie. To robimy tak. Rach. Mhm. Teraz zrobimy tak. Dobrze. I zrobimy chyba sobie na razie tak. I tak. Jeszcze nie wiem, co tu się ułoży kompletnie. Hmm. I tak. Daj mi tu coś, Mendo, jednak.
Wiem, że powinienem tam bić tamtego, ale tutaj mi to bardziej pasowało. Właśnie liczyłem na to, że uda mi się jednak fioletowego ułożyć, ale uda mi się też nie odpalić tego gwoździa. Co on odpalił? A, miecz, dobra. Niech się czocha. Wafel jeden. Chociaż nie do końca ma się czochrać, bo przez niego mam jeden mieczyk mniej. A to niedobrze. Tego nie lubimy. Nie robimy tak i robimy tak. I podbijemy zielonym. Proszę bardzo, nawet opór nie pomógł. Udało się zarazić bestię. Podoba mi się to na razie. Dobra, już jesteśmy pozamiatani. Niewiele musimy robić. Kolejny, dobrze. Dobrany kolor ataku. Więcej szczęścia. Zawsze jest kwestia szczęścia, ale na razie jest nieźle. 51 punktów. I ostatnich dwóch leci. A my sobie poszukajmy. Chyba tego 5900 byśmy musieli, w sensie ja bym musiał rozwalić. Zobaczymy, czym on tutaj dysponuje. Tugruk. No proszę, ma bardzo szybkiej manie. Okej, to wiele wyjaśnia. Będzie mocno walił. Wszyscy przełamani podwójnie. Obok stoi Teti Sherry. 500 obrażeń celowi, bardzo mocno tak samo. Kleopatra. Przepraszam, mega wredna postać. Francine. Powiedziałbym, że średniak i fortuna. 120 wszystkim. Wzywa spaczonego, zamaskowanego potwora. Robi spaczone rzeczy z nami. No dobra. Brzmi strasznie. No, czekamy. Czekamy na tą dwójkę bez sternika. Bardzo ładne ataki. U Laurce coś nie poszło. Ona chyba jeszcze drugi raz atakuje w takim razie. No dobra, poczekamy. No i pięknie. Laurka sobie poradziła idealnie z rozwaleniem ostatniego przeciwnika. I mamy resecik. Mat zrobił 0 na Simonie, czyli dobrze. Ktoś przed chwilą mnie próbował wziąć, ale mu chyba ochota przeszła. Ja wezmę Gota, bo to nie idiota. I pójdziemy składem tym. To jest średni. Mamy chyba wszystkich średnich. Nie, oprócz tutaj tej. Dobra, raz, dwa, trzy i cztery. Jeszcze zobaczmy, co on tutaj nam robi. Wszystkie obrażenia odnoszone przez ser są o 5 większe. Daje wszystkim sojusznikom, czyli na mnie nic. W ogóle oni chyba na mnie nie za bardzo kładą. Tutaj cel minus 54 do obrony. Tu bym jednak potrzebował chyba czerwonego. Tego czerwonego bym nie wziął. I zobaczmy teraz oddziały. 14, tu dajmy 17. Aż tu by się prosiła ninja jakaś dobra, ale tyle losowałem i żadnej ninży czterogwiazdkowej nie udało mi się jeszcze wykręcić. Dobra, więc teraz tak. Tu mamy 17, ale tu mieliśmy tak, tu mamy dobrze. Tu mamy 14, tu mamy 15, tu mamy 17, 19, 26, 22, 18, 19. To tutaj może byśmy zamienili, bo jest jednak trochę większy atak. 24. Sprawdziło tylko o jeden punkcik, ale zawsze ten jeden punkcik może spowodować, że albo gościowi zostanie 20 HP życia, albo nie. Go. No dobra, mamy raz. Mamy dwa. I właśnie ten czerwony chciałem widzieć, bo tu pójdzie bonusik razy dwa. Nawet combo. Niestety Menda już odpala, bo jest turbo szybkim cwaniaczkiem. Tu zrobimy tak, żeby podejść tymi dwoma. Pięknie. Tu wejdziemy w matulę. Ale nie aż tak mocno, nie aż tak. Tu dobrze, że nam się udaje odpalić. Minus 50 generacji many, to jest bardzo zła wiadomość. No ale muszę przeatakować ją. Na szczęście się załadował, załadowała, jak zwał, tak zwał. I teraz muszę zrobić wszystko, żeby nie pozwolić
odpalić tej mędzie, która będzie leczyła wszystkich. Ona niby leczy 65, ale ja nie wiem, co z nią jest, bo ona zawsze leczy prawie z zera, to by uleczyła na pełny pasek. Tam jest jakiś szlingel z tą postacią. Ona tam dostaje jeszcze jakieś dodatkowe. I jest bardzo ładnie. Jest bardzo ładnie i wszedł czerwony. Więc my się teraz będziemy tutaj leczyli i zbierali siły na kolejny atak. W sensie takim, żeby znowu coś tutaj, o, jest żółty, znowu coś tutaj przydżumić kolejną pannę. Chociaż to teraz ona przydżumi mnie. Nie, nie, ona nie. Co ona? Ładnie odeprane, odparte ataki. Pięknie. Można lecieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Niestety jest za mocna jeszcze. A, no bo dobra, nie jest za mocna, tylko zrobiła unik. Tak to właśnie czasami bywa. Tego nie lubimy, uniku. Dobrze, że się nie leczy. Póki co. No dobra, lecimy dalej. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję, ten jeden klocek, żeby się tu podpalać. Puste miejsce. Tak też właśnie jest. No i zobaczymy, czy jaśnie panna Fortuna, czy Fortuna jej będzie sprzyjała, czy tym razem już nie za bardzo. Tym razem się udało. Dobrze. Fortuna sprzyja lepszym. Ok, 62 punkty. No to biorąc pod uwagę, że inni są po 50, no to ta jest dosyć srogo punktowana. Aż jestem w szoku, to ciekawe jest... A, znowu mnie próbują wsiąść na mnie. No ale dla mnie też 57 punktów, sporo. Więc robi się dysonans między postaciami. Okej. Okay. Mamy kolor jeszcze jakiś zielonym, chyba nie atakowałem. To jest znowu chyba jedna z najmocniejszych postaci. Ale czy ja tu chcę zielonym zaatakować? To nie jest zielony kolor, nie jest kolorem, który powinien iść na Alfrikę. Zdecydowanie. Bardziej tu mi pasuje pójść zielonym. Dobra, tutaj pójdźmy żółtym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A zielonym pójdziemy za chwilę. Żółty kolor. Może raz. Może dwa. Może nawet trzy. Gdzie jesteś, królowo życia? Trzy. I teraz może nawet cztery, ale tu już bym poszedł snajperem oślepiaczem. I pięć. Pięć. Poszedłbym lekarzem, który mi został. Jaki mi został? Został mi niebieski. I jaki jeszcze? I fioletowy. Dajmy tego niebieskiego. I teraz zobaczmy. Szybki, średni, bardzo szybki. I też średni. Zastanawiam się, czy Meresen mógłbym ją przełamać, ale cholera, nie gram nią dużo. Zresztą ona jakaś taka jest. Nie wiem. Nie czaję bazy. Chociaż to te 130 obrażeń. Ale im więcej many... No nie wiem, nie gram, to nie będę przełamywał. Kij i w ucho. Nieważne, kto ma najniższą manę? 11, czyli 17, czyli ten. Ciach. Ten jest bardzo szybki. Średni, średni, szybki. Tutaj 14. 26. Może tutaj 30. Chociaż... Tak, dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, nie ma co się szczypać. 14, 17. No, niech klocki będą po mojej stronie. A ten się dalej ze mną pieści. No dobra, zobaczymy, jak tam. Niedobrze. Niedobrze. Co my tu możemy zrobić? Pęczek drutu. Tu możemy wejść jednym żółtym, ale to wszystko. Co my możemy zrobić, poza tym, że będziemy ładowali swoich przeciwników, a nie dostawali koloru
Żółtego. Cholera. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy ja tu mogę jakoś coś? Tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. Może tu by żółty wszedł na dół? Nie wszedł. Tu mogę. Teraz już widzę rozwiązanie. Ale nie wiem, czy ono wystarczy. Też nie patrzyłem, czy ta bestia jest przełamana pojedynczo, czy podwójnie. Kompletnie na to nie zwróciłem uwagi. Wiem, że ona w tej chwili odpali. Jeśli jej nie zabiję. A jej nie zabiłem. Masakra. I teraz pytanie, gdzie mnie strzeli? Tego raczej już nie wygram. No właśnie, strzeliła mnie niestety jedyną postać, którą mogłem odpalić. I ją trafiła między oczy. Spróbujmy tak, może gdzieś niebieski podejdzie. Gdzieś tu coś, tu coś, tu coś, tu lekko, lekko. Ale za lekko, dawaj niebieskiego. No i teraz gdzie i co? Na razie nic, jest szansa. Jeszcze chwilę tego szympansa trochę pocisnąć. Ale za chwilę ona odpali drugi raz, a ja już tutaj nic nie mogę wykombinować niestety. Tu mi kolor żółty nie podszedł kompletnie. No i dalej nie podchodzi. Co za mędziol. Zabolało. Tutaj? Czyżby w zero zrobił? Coś tu ją chyba podleczyło. No niestety. Zero dla twojego sojuszu. A przy okazji rozwalili też mnie elegancko za pierwszym razem. A to się rzadko zdarza. No ale im się udało. My weźmiemy tego Ludwiczka kolorem, jak już wcześniej wspomniałem, zielonym. Najpierw Cinisia. Bardzo dobry tu mam zestaw. Nawet się waham, czy Cinisi drugi raz nie przełamać. Bo jest turbo dobra. Jest zaskakująco dobra, tak bym powiedział. Fioletowy. Tu damy 22. Tak. Tam jeszcze mogłem zamienić pierwsze oddziały, ale one i tak się szybko załadują, bo są szybkie, więc... No dobra. Szkoda mi tego zera. Mogłem to lepiej rozegrać. Mogłem też teraz dostać więcej zielonego na przykład. Znowu to samo. No coś mi te dwa, jak pierwsze ataki poszły idealnie, tak teraz niestety już tak idealnie nie jest. Niestety. Bo zielony znowu wybył. Był i znikł, bo go wezwał Nick. Na szczęście się troszkę wyleczymy. Tym samym trochę wydłużając swoją agonię. Bo tu się nie zapowiada na zwycięstwo. No właśnie, tu idzie oślepionko dobre. I niestety Cinisia też padła. Na szczęście wszedł zielony. Na nieszczęście odpalił ten klocek. I to jest minusik potężny, bo teraz tak. Wszystkie efekty statusów wpływające na obronę, a obydwa te moje jegomości niestety wpływają na obronę. I tego chyba nie usunę, nie? Spróbuję, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie usunę, chociaż on usunął. Super. To jednak jest lepiej niż przypuszczałem. Wiem, że tam za chwilę walnie też czerwona, ale ja muszę wywalić tego gnoja, bo jak go nie wywalę, to on za chwilę by mi odrodził, bo to jest ten wafel w kostiumie, tylko żeby nie walnęło fioletowej, to jest najważniejsze dla mnie. Dobrze. To możemy przeżyć. Tu sobie zaatakujemy, bo i tak musimy. Co teraz? No tak, poszło tutaj. Ale na szczęście fiolet dalej żyje. Ale mi poprawił. Tego się nie spodziewałem. Kompletnie. Ciach.
Lecimy dalej. Ciach. Daj jakiegoś zielonego, no nie bądź mędą. Ten już ile ma? 5. Samymi klockami właśnie wystarczyłoby go walnąć. Czekajcie. Się zapowiada, że coś się może wydarzyć dobrego. Taka walka na styku bym powiedział. Jak tu nie będzie jakiegoś uniku, to będzie dobrze. Jest ok. Co teraz? Pełny atak za 1596 punktów. A tu już to oślepienie miałem. Nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, za szybko grałem. No dobra, ale 50 punktów wpadło. Pozostaje się cieszyć. Całkiem dobry wynik jak na ostatnie gry. 263 punkty, jeden nieudany atak na Killer Wolfa. Tu mi nie pykło zdecydowanie, ale reszta całkiem spoko. No dobra, zobaczymy jutro, bo jesteśmy tuż przed północą. 11.23.30 właściwie zostawił. Zobaczymy jutro, czy nam uda się wygrać, czy też nie. Początek był na razie po stronie przeciwnika. Ale to zawsze druga połowa wojny jest ważniejsza. Jak idzie tymi słabszymi składami? No zobaczymy. On nas resetuje, więc teraz też może mu być ciężko, bo może mieć do pokonania dosyć trudnych przeciwników. Tutaj jest też turbo. Gosek i Anna. Nie zazdroszczę, nie chciałbym takiego typu atakować. Mamy dosyć dobre składy. Tu też Anna Arko. Jak odpali fiolet, to jest nieźle. No dobra. Poczekamy, zobaczymy. Wojna za nami. I tym razem to my zdecydowanie powiedzieliśmy przeciwnika. 5750, 6363. Więc przewaga znacząca. Wszystkie ataki oddane. U przeciwnika niewiele zabrakło do kolejnego resetu, ale jednak u nas zabrakło dużo. Bardzo ciężko szło im już pod koniec. Mało pełnych ataków, to co mówiłem wcześniej. Że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się w tej grze wojnę kończy. Zobaczmy jeszcze jak tutaj najlepsi atakujący, no to mówi samo za siebie. Bardzo niebiesko na początku, pierwsze 11 miejsc tylko dwoje przeciwników. Potem jednak czerwono, trochę za bardzo, a potem już na zmianę. A dół, no bardziej czerwony niż niebieski, to znaczy te mniejsze wyniki zdecydowanie czerwone, więc no pozostaje nam się cieszyć i odebrać skrzynię wojenną, bo takowa właśnie do nas przyfrunęła. Zobaczymy, czy coś w niej będzie sensownego. Już widzimy, że nie. Ki dupa i kamieni kupa. Nawet złotego tokenika nie było. 50 symboli. Jeden. To wszystko? No tak badziewnej skrzynki, to jak żyję, chyba nie miałem jeszcze. No naprawdę? 3 monety wydm, jeden klucz, 50 symboli. Zazwyczaj to chociaż symboli jest ze 100, jeżeli jest dziadowska skrzynka albo jakiś jeden token. Złoty, a tu kompletnie w tej skrzyni nic. No ale mówi się trudno, żyje się dalej. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia i oby Wasze skrzynie były dużo lepsze niż moja. Cześć! Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie Ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.